W minioną sobotę odbyła się konferencja prasowa z udziałem radomskich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. W roli głównej wystąpił minister Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. temat rzekomego nepotyzmu za prezydentury Radosława Witkowskiego. Na dłuższą chwilę minister Suski zatrzymał się przy najbliższej rodzinie Marty Michalskiej-Wilk, radnej Platformy Obywatelskiej. Wypowiedź ministra prezentujemy bez skrótów. Marta Michalska-Wilk, radna Platformy Obywatelskiej, zatrudniona na stanowisku kierowniczym w spółce Radpec, dalej mąż pani Marty, Daniel Wilk, zatrudniony na stanowisku dyrektora w spółce miejskiej RTBS administrator, dalej tata Andrzej Wilk, ojciec męża radnej, czyli teść, zatrudniony w Zakładzie Usług Komunalnych, Ryszard Wilk, mąż Grażyny Wilk, szefowej biura europoseł Julii Pitery, zatrudniona w spółce miejskiej RTBS administrator, Lidia Wilk, matka radnej, zatrudniona w publicznej szkole podstawowej, tata radnej Marty Michalskiej, dostał wysokie zlecenie w spółce wodociągi. Na reakcję radnej Marty Michalskiej-Wilk nie trzeba było długo czekać. Jest pan kłamcą, panie Suski, i udowodnię to panu w sądzie po to, aby radomianie dowiedzieli się, że dla swojego interesu partyjnego, że dla interesu partyjnego pana ugrupowania jest pan w stanie bez mrugnięcia okiem te wszystkie kłamstwa opowiadać. Następnie radna Michalska-Wilk wyjaśniała, jak wygląda sytuacja z pracą członków jej najbliższej rodziny. Moja mama, której osobę pan podczas tej konferencji prasowej wymienił, jest wieloletnim nauczycielem z 35-letnim doświadczeniem, nauczycielem dyplomowanym z ogromnym zaangażowaniem wykonującym swój zawód. Mój teść, szanowni państwo, pracuje w Zakładzie Usług Komunalnych blisko 16 czy 17 lat, więc też nie mogłam mieć wpływu na to, w jakim miejscu pracy się znalazł. Wymienia pan także osobę mojego męża, który został zatrudniony w spółce jednej ze spółek miejskich w 2012 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy prezydentem naszego miasta był pana partyjny kolega, pan Andrzej Kosztowniak. Do słów ministra Marka Suskiego odniósł się także w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami prezydent Radomia Radosław Witkowski. Że poseł Suski zabawił się takiego werbalnego damskiego boksera, atakując nauczycielkę z 35-letnim doświadczeniem, która wychowała wiele pokoleń Radomia i na pewno w radomskiej oświacie jest osobą bardzo cenioną, bo za plecami posła Suskiego stoi kandydat Wojciech Skurkiewicz, który rechocze, słysząc te słowa. Natomiast nie wiem, czy pan kandydat Skurkiewicz tak samo by się dobrze czuł, gdyby wykreślić z tej wypowiedzi Marka Suskiego nazwisko Michalska, wstawić tu Skurkiewicz, bo przecież pan kandydat Skurkiewicz ma świadomość, że jego żona również pracuje od wielu, wielu lat w Radomiu. Marta Michalska-Wilk poinformowała, że złożyła do sądu pozew o naruszenie dóbr osobistych przez ministra Marka Suskiego. Radna oczekuje przeprosin w radomskich mediach i zapłaty kwoty 10 000 zł na placówkę opiekuńczo-wychowawczą Słoneczny Dom w Radomiu.